Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj przedstawia odcinek popiół drzewny. Do czego może nam się przydać? Ja używam popiołu drzewnego z ogniska. Trochę go trzeba rozgnieść, żeby był jak najbardziej taki proszkowany. Ale bardzo nam się przydaje do walki czy przeciwdziałania szkodnikom naszych warzyw w ogrodzie. Słuchajcie, jest też taka mucha, która nazywa się śmietka, jak się nie mylę, i ona składa jajka czy larwy z niej, które powstają z tych jaj. One nam atakują warzywa kapustne, czosnek, cebulę, brzetkiewkę. Ona, ta śmietka, żeruje przeważnie korzonki już kada, czyli zjada, żeruje na korzeniach i powoduje to usychanie nam, więdnięcie, gnicie warzyw. I zapobieganie występowania tej śmietki, tej śmietce, no to jest popiół drzewny. Posypać można, albo moczyć korzonki, albo posypać na grządkach taki popiół. Ona tego nie lubi, ale popiół drzewny, słuchajcie, jest też bardzo dobry przeciwko turkuciom podjadkom. Taki wielki zjadostwo, które nam tam zjada korzenie. No więc polecam, ja zaraz będę robił ten popiół i wysypywał, to zobaczycie. Tutaj, wracając do tej śmietki, zobaczcie, zasychają mi końcówki. Nie wiem, czy to już jest ten objaw. Ten objaw, i nawet gnije mi coś tu. Objaw żerowania tych larw tej śmietki. Nie wiem, czy to jest ta pora, ale zaraz tutaj posypię to popiołem, chociaż i tak jak widzicie, ja już sypałem wcześniej, tylko takie kawałki, o, trzeba to wszystko rozgnieść i posypać, i może to odstraszy, bo nie wszystkie mają takie zaschnięte. Zobaczcie, zdrowa cebula, piękna. A niektóre mają końcówkę zaschniętą. W związku z tym lepiej zapobiegać niż leczyć. I zaraz ten popiół wysypuję. No. Słuchajcie, popiół drzewny ma takie duże kawałki i większe. I trzeba to rozgnieść. Ja przy pomocy młotka. Jak ktoś ma praskę, to sobie to pogniecie. Albo inaczej. Chodzi o to, żeby uzyskać jak najmniejszą, drobniejszą konsystencję tego węgla drzewnego, czyli najlepiej taki pył. I to się pomału robi, bo po prostu będzie nam lepiej to sypać i będzie to lepiej działać, bo będą duże kawałki, które nie będą się zbytnio rozpuszczały. A tak to ten wniknie do gleby, a o to nam chodzi, żeby odstraszyć te zwierzątka. Ja już sobie to rozdrobniłem i teraz, tak jakbym siał, słuchajcie, posypuję tutaj tą ziemię wokół cebuli, za chwilę czosnku. Zobaczcie, ja mam już teraz takie przypruszone to czarnym kolorem. Tutaj, gdzie mam rzodkiewkę, również. Słuchajcie, popiół drzewny nie zaszkodzi naszym warzywkom z tego powodu, że nawet gdyby nie działał na śmietkę, tylko na coś, ani na nic innego, to przecież ma w sobie mikroelementy jakieś. Bo jak pomyślicie, że również po wypalaniu traw, chociaż tego się nie robi obecnie, ale użyźniało się tym samym glebę. Nie wypalamy traw, bo nie chcemy zabijać tych żyjątek, które tam są. Ale na pewno spalony materiał organiczny użyźnia glebę. No tutaj nie ma wątpliwości, od dawien dawna tak robiono. I tutaj ten popiół drzewny jest też takim substytutem bodajże, albo właśnie nie jest substytutem, tylko tym głównym elementem,
nawożenia gleby również. Jeśli macie węgiel drzewny taki z ogniska, to warto tym posypać swoje warzywka, szczególnie tak jak mówiłem na początku filmu, przeciwko tej śmietce cebulowej, tym niestety robaczkom. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.